Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu przetarg na przebudowę ulicy Wolanowskiej ogłosił jeszcze w lutym. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Strabag na kwotę 58 milionów 330 tysięcy złotych. Środki na te inwestycje pochodziły z trzeciej edycji programu Polski Ład. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana 23 kwietnia. Mieszkańcy tej części miasta czekali na tę przebudowę od wielu, wielu lat. Mamy świadomość, jak również dziś wygląda ten miejski odcinek ulicy Wolanowskiej, jak szybko wymagał on przebudowy. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane dwa odcinki ulicy Wolanowskiej. Od Kieleckiej do Solidarności oraz od Solidarności do granicy miasta. 5 kilometrów drogi bezpiecznej, wygodnej, z pełną infrastrukturą dla pieszych, dla rowerzystów, odwodnieniem, oświetleniem. Tak naprawdę zupełnie nowa jakość życia w tej części miasta. Jak zapowiada wiceprezydent, na czas prac przy miejskim fragmencie ulicy trasa ta zostanie wyłączona z ruchu. Ale oczywiście z możliwością dojazdu do posesji, także mieszkańcy nie muszą się martwić, że zostaną odcięci od swoich posesji. Do przetargu została włączona także przebudowa skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej. Likwidujemy chyba już takie ostatnie, najniebezpieczniejsze miejsce w Radomiu, w którym dochodziło i dochodzi do stłuczek. Przewidywany czas realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.